Cześć wszystkim, z tej strony Drake, wracamy do South Park Kijek Prawdy. Obijemy mordę elfom? Obijemy, nie? Dobra, tak, ostatnio wykonaliśmy zadanie dla pana Kima, który jest... Przywołania mogę użyć tylko raz, zakładam, że chodzi o raz na walkę, a nie, że raz w ogóle, ale wiecie co? Dobra, chcę to zobaczyć. Tak, właśnie wykonaliśmy zadanie dla właścicieli chińskiego baru City Walk, czyli właśnie pana Kima, którego zaraz przyzwiemy do walki, stał się naszym Samonem. A tak, idziemy po maski przeciwgazowe, by dostać się do domu Tokena. Kimchi! Kimchi, tak? O kurwa! What? Jakby pan Kim ich zmasakrował. Bo to miał być atak na pojedynczego wroga, a... XD. A jakby zmasakrował obydwu chłopców, nice. Jeśli będziesz mnie potrzebował, tylko mnie wezwij. Opadnę na twoich wrogów jak smog w Shanghai. No i teraz zobaczmy, czy gong pana Kima dalej jest przy nas. Nie ma! Czyli to był totalnie jednorazowe wezwanie. I czy ja muszę iść do pana Kima, żeby dostać kolejny gong? Nie strzelamy do pana Kima, on jest spoko. Jeszcze raz, co? A, raz dziennie, no to chujowo, że zmarnowałem to. Jakby czekajcie, w tej grze są dni, jest to jakby podział na dzień... Widzicie petardę? Na dzień i noc? Dobra, nieważne. Jimbo Guns to jest jakby dobra nazwa sklepu, nie? Tak bardzo bezpośrednia i w ogóle. Skitters Bar and Cocktails. Kim jest ten gościu? Pamiętam go. Skitter. Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good sir knight, I got rats in the basement. Oh. Biggins. That's why I got stuck with her majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller? Then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste. Skeeter zna się kurwa na robocie, jakby zna się na loże. Zabijanie szczurów w piwnicy podstawa. Każdy z bohaterów od tego zaczyna, prawda? Zabij szczury. Dobra. W ogóle muszę kind of znaleźć osobę, która skupi ode mnie złom. Mam bardzo dużo złom. O mój Boże, czemu te szczury mam kurwa kolce? Wracaj tu skurwysynie. Well, zakładam, że w tym momencie przydałby mi się ten cały, wiecie... te całe przyzwanie pana Kima, ale wiecie, jestem idiotą. Dobra. Liczyłem, że się rozbiegną. Nie pytajcie, czemu na to liczyłem. O, come on! Zaraziłeś mnie AIDS. O mój Boziu. Bo wiecie co? Trzeba zacząć używać mikstur leczenia. Bum, chipsiki. Jestem obrzydzony i nie mogę jeść, ale akcja. Dobra. A tak, oczyść organizm, oczyść, zwymiotuj. Dobra. Moja postać w ogóle wygląda tak kurwa smutno. Jakby moja postać wygląda w depresję. Podoba mi się ten design. O Jezu. Mają wsparcie. A teraz zrobię to tak. Rozpierdolę tego szczura. Teraz bater swoim piorunem od Boga. Okej, jakby źle kliknąłem. Dobra.
Hum, hum, hum. Dobra, myślę, że po prostu... O, jeszcze żyje drań zasrany. Dobra. Butters, opierdziel chipsiki. Nice. Muszę zacząć naprawdę używać. Dobrze, jest martwy. O, come on. I teraz umrzy. Ja levelowałem. Ty chyba Butters nie levelujesz niestety. Ej! Beczki mnie zabiły! O, come on! Ziomeczku! Ciekawe, czy mogę tego faktycznie użyć do... Czy one teraz zaczną, bo mnie ugryzły? Ta. Fuck. A czy jeśli w ogóle blokuje, to też blokuje negatywne statusy. Kurde ok. Dobra. Tym razem inaczej. Się to z mongolskim łukiem podziało super ostatnio. Pięknie. Well, nie okazujemy łaski nigdy. Nie sądziłem w ogóle, że mogę zginąć podczas trybu eksploracji. Teraz też w ogóle dowiaduję się bardzo cennej lekcji życiowej, by nie napierdalać we wszystko jak leci bez... wiecie... bez rozpoznania najpierw. Nie jestem pewny niczego, Butters. A nie, czekajcie, wróćcie, wróćcie, wróćcie. Nie spodziewałem się czwartego ataku, nie ukrywam. Dobra. Bardzo doceniam, że cała mana i w ogóle regeneruje nam się między walkami. Bardzo to doceniam. O mój Boże, rozpierdolę go na atomy w ogóle. O mój Boziu, Butters. Ja wiem, że mówię Butters, ale mam na myśli to, że... O mój Boże, Drake, nie potrafisz totalnie używać kombosów Buttersa. Dobra. Tak, Butters, śpią. Jesteś łaskawy. Masz to w imieniu. Dobra. Mi kind of brakuje trochę życia. Okej, okay, opierdzieliłem chipsiki. Czy mogę iść tu? Mikstura odwrócenia. Metroseksualny żel do włosów. Spoko. Trofeum bowlingu. Obstawiam, że to nawiązanie. Ten szczur się zbagował w ogóle. Just saying. Dobra, czyli znów ta sytuacja. Ja zmasakruję tego z przodu. Uuu, twardyś. Butters zrobi swój myk. Nie mam pojęcia, czemu zaciemnia mi tego w tle, skoro tak ewidentnie Butters i tak go trafił. Od czego umarł? A, ten mały szczur po prostu umarł i tyle, dobra. Dobra. Overkill. I... Uwierzcie mi... Nice. Uwierzcie mi, kiedy widzę błysk na młocie Buttersa, klikam to od razu. W tej samej sekundzie nie zgrywam się ani nic takiego. Po prostu fizycznie, jakby nie wiem, gra mi tego nie zalicza. Silny atak trafiam tylko dlatego, że wiem, kiedy konkretnie następuje błysk i duszę, zanim błysk się pojawi.
ale i tak nie zawsze. A, jest zostawiony. Jakby póki co łuk jest całkiem potężny. Można zdźgać ludzi nożem. W sensie wiecie, nóż mam ten sam od początku gry jakby, a łuk mam nowy, więc to może być to. Beautiful. Butters, jak działa twoje rażenie prądem w ogóle? Jak to robisz? Zdradź mi swój sekret. Czy mam postrzelić rybę? O, pewnie mogłem ugotować tego szczura w tej wodzie. Tak, właśnie teraz Butters się gotuje. Czy mogę? Wiecie, to maszyna do rzutek. Myślałem, że mogę strzelić jakby bullseye w środek. Damn if you ain't a noble knight after all. Alright, kid, here you go. O Jezu. O, rzutki barowe. Spoko. O, czekajcie. I see stuff. Nice. Barman nazywa się barman w ogóle. O, damage ten sam. A, czyli dosłownie muszę tylko sugerować się pasywkami. To jeszcze jest damage ognisty. A, to jest dobry staw. Dodatkowe obrażenia przeciwko pancerzowi. Broń uderza 3 razy, wysoka skuteczność przeciwko tarczom. Brzmi potężnie. Idealny atak z 10% obrażeń. 10% to dużo. Nie, 10% to nie więcej, chyba. 10% z 35 to nie więcej niż plus 10, mam wrażenie. Idealny atak krwawi. Trafia losowe cele. Nie, aby ten łuk póki co służy mi zbyt dobrze. Muszę sprzedać komuś ten cały kurwa szajs. Dobra, nieważne. Ja poszedłem w ogóle dalej, bo liczyłem... Widzę tatę Kennego. Bo liczyłem na stację... O, hajsik, super. Liczyłem na stację Timiego. Thanks for waking me up, kid. You on Facebook? Oczywiście. Shit, I gotta get to work. Shit, I gotta get to work. Wydaje mi się, że tata Kennego nie ma. Nie ma pracy. Gówno. Tak na logikę teraz spadło do mnie, że prawdopodobnie. Well, what brings you here today? Business or pleasure? Or vengeance? Vengeance and pleasure. Zakładam teraz, jak do mnie dotarło, że Jimbo pewnie prowadzi sklep z bronią. Wiecie, nie z gansami, z bronią dla nas. Uuu, to bazooka. I ma katanę. I... What the fuck is this? Widzicie na górze? Co to kurwa jest? Looks suspicious. I don't like it. Bo to jest member pig. To po prawej. To jest to. You remind me of a guy served with in A tak, Ned ma cały swój myk z wojną w Wietnamie. Remember, you can legally kill anything in self-defense. Do you need to borrow my voice box? You remind me of a guy served. Howdy there. Haven't seen you before. Jestem tutaj nowy. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats, but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of The Hunter's Guide to South Park Wildlife, this book thingy here. Oh, that's the stuff. Dobra, teraz możemy opchnąć szajs. Fortuna! $100 w kieszeni, bitches! Nice, I love it. Czy mogę coś jeszcze sprzedać? Ogólnie nie będę przebierał postaci, więc... C
Sayonara. Naszywki są spoko. O, w ogóle mogę naszyć... coś, co, mamy już, wiecie, ten poziom. Dobra. Łuk frajera mogę sprzedać. Krwawa pałka Kennego też mnie nie interesuje póki co. Strzałki zostawię, tak jakby co. Lecimy. O, no... Jimbo! Ziom! 5 kurwa dolarów to dobra cena za gaskę, maskę przeciwgazową. Dobra, pokaż mi tą książkę. You kill anything in that guide, you come back and see old Jimbo and Ned. The best part of hunting is bragging about it to other hunters. A, rozumiem. Pan McCormick. Nowy, tylko nie myśl sobie, że znalezienie tych potworów będzie proste. Pamiętaj, sukinsyny przylecą dopiero wtedy, gdy proponujesz im coś, czemu nie potrafią się oprzeć. Tak, właśnie tak. Musisz użyć jednego z przedmiotów, które ci dałem, żeby je wywabić. Dałeś mi przedmioty? Wait, what? Perfekt. Potem wrócimy do naszej obleśnej opaski, ale najpierw, wiecie, musimy ruszyć z fabułą. Kolekcja? Czy Pokémony? Sprzęt, zadania. A, w sensie to. To jest po prostu zadanie, prawda? Wściekły pies ze złomowiska. Dzwonek, by pokonać krowę. Chujomysz, tak? Spoko. Sera podnapletkowego. Ciekawy gatunek. Butelka spirytusu. Bakteria mutant. Obstawiam, że to będzie po prostu menel. Czerwona pomarańcza, którego nie toperza rudawkę. Porcji... Poutine, by odnaleźć pokonać kanadyjskiego szczekającego pająka w pierdowych jaskiniach. Logiczne. Czy mam to wszystko na mapie? A, tak, na przykład w szkole mamy... O, dobra. Bo mam te... Czemu nie zrobiłem tego wcześniej? Dom tokena. Dobra, okej, okay. Anyway. Najpierw do domu tokena. Żeby zakończyć ten wątek. A potem będziemy martwić się resztą. Czy dom tokena ma koło siebie... A, tak, ma quick travel. Teraz mogę pokonać strażnika moją nową maską przeciwgazową. O, w końcu mam animację. A, nie był gotowy. O kurwa. I tak muszę cię zabić, tak? Jasne. Dobra, napadnijmy go. Prosto w bolsy. Podjąłem mu pendrive'a. Ciekawe, jakie zbereźne rzeczy tam ma. Dobra, Taz. Butters. Jebnie mu młotem sprawiedliwości. Pięknie. Tak, tak, wiem. On nic nie może zrobić. Jest słaby. I teraz Butters go zabije. Nie, było spoko. Walnąłem go w jaja, a ty obiłeś mu ryj młotkiem. Dobra. Dostałem nową broń. 4 uderzenia. Aha, nie, wróć, to jest moje. Come on, czemu te wszystkie... Okej, okay, to 4 uderzenia, maksymalny damage 140.
60 coś tam. Tutaj nie, tu nie ma 60 coś tam, co już jest 50 coś tam. 50 coś tam to mniej niż 60 coś tam. O, skrzynka na listy. Dobra. Gra dalej, nalicza mi przedmioty. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Przepraszam. Widzicie, tutaj na górze też jest dziwna rzecz. Czapka zakonnika. No dobra, zobaczmy czapkę zakonnika. Daję jeden podczas leczenia. No chuj, wracam do mojego. Mam problem z draminami, moi drodzy. O. Widzę chip Pokemona. He's fucking mine. Spoko, chimpoko. To w ogóle gra słowna. Chimpo to kutas po japońsku. Tak więc, no. Fun stuff. Patrz, jak jestem smutny. Nie mówię. Wow! I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's? Stary, to nie jest tak daleko. No tak, w sumie jest bogaty, pewnie dlatego nie idzie pieszo. O, oh, wow, schował się do budki. Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Move along, sir. Wygrana. Dobra. Mieliśmy zapolować na legendarne South Parsowskie potwory, prawda? Zobaczmy. Zobaczmy, czy uda mi się to zrobić. Timmy! Dobra. Gdzie mam użyć przedmiotu? Ja profilaktycznie zapiszę, ponieważ obawiam się o swoje życie. Ten loading jest taki, w sensie ten zapis taki niekomfortowy. Tak bardzo mnie wybija ten ekran konsoli. Wiem, że to pierdoła, ale wiecie, czepianie się pierdół to kind of my thing. O mój Boże. Goci tu są. Czy ja z nim... Aha, oni zadają się tylko z takimi, którzy... Którzy ubiją się tak samo. No dobra, okej. Okay. Jak mam z nowego znajomego, whatever, don't give a shit. Polowanie z Jimbem. I tu jest taki problem, że ja kind of nie wiem, gdzie mam to położyć. Strzałka pokazuje tu i ja zakładam, że mam... Czy ja mam dosłownie kliknąć na przedmiot? It does nothing. Byłoby bardzo dziwne, gdybym musiał po prostu wchodzić do menu i klikać... Tja... Kind of nie wiem, czego gra ode mnie wymaga, niestety. Stay out of the lost forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. Huh. Nie widzę żadnego miejsca pod wiecie interakcje czy coś takiego. Chuj, może inne miejsca będą czytelniejsze i naprowadzą mnie, co mam w ogóle robić. Member pig. Dobra, tutaj na przykład. Tu mamy szczur, więc to odpada. O!
Okej, okay, czyli tutaj to było jasne. Czytelna rzecz. Stoimy na torach w ogóle. Dobra. Uuu, to dużo życia. Dobra, ogłuszony. Zabrałem mu miksturę mocy. Nie mam pytań, gdzie on miał w ogóle. Idealny rzut. Nie, oczywiście w żaden sposób tutaj nie propaguję jakby przemocy wobec zwierząt. To tylko gra. O, płonie, nice. I nie podoba mu się to, że płonie. O, come on, jeszcze żyjesz. Dobra. Okej, widzicie? Nie zabiłem go. Uciekł. Uciekł. A, i Jimbo daje mi nagrody za każde polowanie. That's good. Dobra. Na farmie mam pokonać krowę. Nie będzie mi się to w ogóle podobało. Ale questy same się nie zrobią. O, mam wiadomość od tokena. Należy do klasy uzdrowicieli. Nie możesz po prostu zmienić mnie w kowala, Cartman. Pogódź się z tym tokenem, jest urodzony kowalem. Już na pierwszy rzut oka wiem, że kowala, wiesz? Nawet nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że... Kowal po angielsku to blacksmith. To może być to. Ej, czekajcie, ja w ogóle miałem naszywkę na zbroję z ognistym atakiem, o jeśli nie mylę. Piwa większe od 2, gdy zadajesz... Aha. Okej, to nie tak dobre, jak myślałem, że będzie, ale... Wiecie. Lepsze niż nic. Potem muszę w ogóle też ogarnąć ten żulma na sprzedaż. Bo teraz, wiecie, już mam jakiś tam poziom, więc może się uda. Krowi dzwonek. Hej, krówko. Przepraszam, krówko. Okej. Dobrze. De facto nie musiałem przynajmniej bić krowy. Ludzkie wyszły, już ogniste dupy 2. Budżet 250 melonów. To musi być odlot. Give you a good price. A, on ma tylko to. Bo czekajcie, kupię to. Co się kurwa dzieje? Aha, kupuję parę, o mój Boże. Po co mi parę? Chuj, to kupię jakby co. Czy ja właśnie wyjebałem całą moją kasę w błoto? Nie wiem, gdzie są moje pieniądze. A nie, jeszcze w dalszym ciągu mam... Sporo. Dobra, więc to było... do Kanady nie mam z dostępu. Wróć do Cartmana. A no tak, bo ten ziomeczek... Nie ten ziomeczek. Któryś ziomeczek. To są w ogóle kanały, dobrze wiedzieć. A, no tak, bo miałem zejść do kanałów i stwierdziłem, że nie mogę. Najwidoczniej jednak mogę. Osiedle. Dobra, czyli musi być jakieś widoczne miejsce, gdzie mogę ułożyć butelkę ze spirytusem. Chyba, że wiecie, kiedy gra zaznacza mi szkołę. Chodzi o szkołę w środku. Muszę wejść do środka, a póki co jest zamknięta. To też jest opcja. Bardzo cool muza, bo się włączyła. Nie, typowo niestety nie widzę opcji do ułożenia butelki gdziekolwiek. Podejrzana sprawa, nie? Nie, o mój Boże, znaczy te jebane elfy. Ja nie widzę nigdzie. No nic. Może jeszcze nadejdzie to pora. Gdzie mogę się jeszcze udać, gdzie mnie nie było? Tu mamy całą wielką trasę.
Dobra, możemy iść od tej strony w sumie. Ujdziemy. A nie, to jest trasa. Dobra, czy pójdziemy do kościoła i pójdziemy w prawo. Miniemy całe osiedle. Może znajdziemy kolejny punkt quick travela, co byłoby spoko. Miniemy elfy, bo są niewarte naszej uwagi. Okej! Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Find him, and when you do, return to me. The quest. Some mornings I wake up with a sore asshole. I must be sleeping on it, bunny. Totalnie. Find Christ, my son, and you shall be greatly rewarded. Give it back! Give it back! Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Not anymore, it's not. Oh, did baby lose her toy? Zmasakruję was, wy głupie kurwy. Beat a kid if you know it's good for you. Dobra. Będziemy je masakrować w takim razie. O mój Boże, są wyższe i są aż trzy. Niedobrze. Dobra, dziewczyna osiłek, dobra. Więc tak. Postrzelam z ognistego łuku w oko. She's fucking dead. A teraz Butters porazi na śmierć. To nasza standardowa technika bojowa. Doskonale, perfekcyjnie. I co teraz? O. Czy mam jakieś może... Ach, szkoda, że moja postać nie ma obrażeń obszarowych. To by było spoko. One rzuciły sobie jakiś status nie dotykaj. Zakładam, że nie mogę ich dotykać, kiedy to mają. No cóż, to się nie liczy jako dotyk. Butters. Rzuć młotem. O, nie możesz rzucić młotem. Dobra, Butters, jebnij jej. Okej, okay, she's fucking dead. Tak. A więc w ogóle tak, najwidoczniej Justin Bieber ma sznurek w tyłku i wibruje, gdy się go pociągnie. Idealna zabawka dla dziewczynek. Ratusz! O, panie burmistrz! Maybe you can help us with something. Jasne, let's go. Homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town, and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop chop. Za taką inicjatywą bardzo chętnie się ustawię. W ogóle jakby jestem już o parę kroków do przodu, bo już zacząłem bić tych żuli. Ej, może teraz zostanę w ogóle. Ich na mapie, to by było super przydatne. Mapy pokazujące, gdzie się żule ukrywają. Ach, niestety. Okej, mogę znaleźć Jezusa. Jest w kościele, Edo. Nawet ja to wiem. A, niestety menele nie są zaznaczeni. Dobra, tutaj zakończyłem, bo się zagrałem. Ten jest dobra. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Trzymajcie się plutko i do kolejnego odcinka South Park Kijew Prawdy. Pa, pa, pa!